Hej, hej! Dzień dobry. Ja się nazywam Magda i bardzo serdecznie witam Cię w moim Wiedźmim Lesie. Na kanale zajmuję się rozmową o roślinach doniczkowych. Znajdą się tutaj zarówno posty dotyczące mojej kolekcji, jak i tego, jak o rośliny dbam. Roślinami nie zajmuję się zawodowo, jest to jedynie moja pasja. I taki tradycyjny content możecie zobaczyć u mnie co piątek o godzinie 17, wtedy właśnie daję nowe filmy. Oprócz tego w niektóre środy dodaję filmy z cyklu Naukowa Środa, gdzie mówię o jakichś rzeczach dotyczących bardziej właśnie nauki związanej z roślinami. I w przyszłym tygodniu film z okazji Naukowej Środy się pojawi. Będzie dotyczył dokładnie części roślin, budowy i opisania, do czego dana część rośliny służy. Natomiast pierwszy film z cyklu Naukowa Środa dotyczył nazw łacińskich, tego jak je wymawiać i do tego filmu serdecznie zapraszam wszystkich, którzy go jeszcze nie widzieli. Link podam w opisie. Natomiast dzisiejszy film dotyczył ulubieńców lutego. Jest to taka tematyka filmu, która jest dosyć rozpowszechniona na YouTubie i nie oszukujmy się, jest całkiem przyjemna w produkcji dla mnie. Nie muszę się bardzo takiej tematyki przygotowywać, więc dużo mniej czasu poświęcam na nagranie takiego filmu, niż na przykład nagranie Naukowej Środy. To jest moje pierwsze podejście do tej tematyki i dawajcie znać, czy się Wam podoba, czy chcecie, żeby taki film z serii Ulubieńcy się pojawiał na kanale. Jeżeli tak, to w jakieś inne miesiące również to zrobimy. Na dzisiaj roślin przygotowałam 13. Sporo. Miałam problem, żeby je wybrać, bo lubię bardzo dużo moich roślin. Natomiast z tego filmu starałam się wybrać te rośliny, które zrobiły coś w tym miesiącu takiego, przez co wkradły się w moje serce. Są też takie, które są zawsze w moim sercu, ale o tym później. Kolejność wymieniania roślin będzie zupełnie przypadkowa. Nie jest to żaden ranking od najlepszej do najgorszej. Po prostu, jak mi będzie wygodnie, w taki sposób je przedstawię. Myślę, że zaczniemy od tego kolosa po mojej prawej. Mój zamykulka zamifolia. Bardzo duża roślina, jak widzicie. Ja go już całkiem sporego kupiłam. On stoi w takiej dużej donicy, to jest osłonka. W środku ma donicę produkcyjną, w której stoi. Donicę produkcyjną, którą mu zmieniłam na większą jakoś w okolicach października. Po tym jak już wypuścił te wszystkie młode pędy, których ma łącznie 5, a szósty, który był już, jest pędem dojrzałym, już nie ma takiego jasnozielonego koloru. Dlaczego znalazł się w ulubieńcach lutego? Jest to roślina świetna na poprawę humoru. Dosłownie. Jak cokolwiek się dzieje z innymi moimi roślinami. Jak marantowate znowu marudzą. A filodendronowi chciałam podejrzeć liść, więc mu uszkodziłam nową wychodzącą rurkę i nowe liście ma teraz skazę. A burle Marx wypuszcza żółte liście, 2 pod rząd i nie wiesz, czy go ciąć, czy płakać. To przychodzę sobie do kuchni i spoglądam na mojego zamiakulkasa i wraca we mnie spokój. I mam takie, wcale nie jesteś beznadziejna w rośliny. Spójrz na tą łatwiejszą, ona ma się u Ciebie bardzo dobrze, to znaczy, że coś tam umiesz. Więc on jest idealny na poprawę humoru, do tego jest przepiękny. Nadaje się i do nowoczesnych wnętrz, i do bardziej klasycznych. Przyciąga uwagę, to zdecydowanie. Duża roślina, taka jak u mnie, już w ogóle przyciąga uwagę. I też nie oszukujmy się. Jego pielęgnacja jest prawie zerowa. Rzadko podlewasz. Pamiętaj, żeby nawozić, no bo jak nawozisz, to będzie źle. Będziesz miała problemy z nowymi liśćmi. A poza tym co? Umyć liście skórzu, bo się łatwo zbierają. I to tyle. Ja na moim szkodniku nie miałam żadnych. Aczkolwiek zderzają się tarczynki przede wszystkim. Jak na sukultentach, czasami wełnowce. Ma się świetnie. Plusem jest też to, że może rosnąć troszeczkę w bardziej zacienionym miejscu w domu. Chociaż u mnie tego światła też nie ma jakoś bardzo mało. Mam miejsca, gdzie jest tego światła mniej i mam tam też rośliny. Roślina numer 2 to jest roślina z rodziny marantowatych. Ja kalatei miałam bardzo dużo, naprawdę bardzo dużo, bo miałam ich chyba 30 różnych. Natomiast zostało mi ich 10, z czego bodajże, nie chcę mieć dokładnie liczyć, ale coś koło 10, z czego spora część dopiero odbija po ścięciu. I jedną z tych odbijających jest moja ulubiona kalatea, kalatea orbifolia. To jest jej pierwszy liść, który wyszedł po ścięciu do zera. Ścięta do zera została, ja wiem, jakoś w listopadzie. Jakoś tak. Dlaczego? Miałam na moich kalateach pandemię w ciornastku razem z przędziorkami, plus je przelałam na jesień i wyglądały tak tragicznie, że mimo, że nie umarły, bo one nie umarły, ja je po prostu pościnałam,
a część po prostu wyrzuciłam już z wściekłości. Moja orbifolia, kupiłam już ją całkiem dużą, natomiast ona w ciągu kilku miesięcy u mnie podwoiła swój rozmiar, dosłownie. Postaram się wstawić Wam obydwa zdjęcia i te jak przybyła i te później w jej szczycie i okazałości, że tak powiem. Nie obiecuję, że mi się uda, ale wydaje mi się, że mam z obu tych wydarzeń. I zobaczcie, jak ona wtedy wyglądała. Natomiast aktualnie moja orbifolia to jest jeden liść i dwie wychodzące rurki. Ja i tak się cieszę, że ona robi cokolwiek, że ona odżyła, bo już się bałam, że będę musiała kupować nową, bo orbifolii sobie na pewno nie zamierzam odpuścić. Jak tylko trochę się wzmocni i wrócą cieplejsze dni i trochę jaśniej przez okno, ona wróci tutaj na dół, tutaj się czuła bardzo dobrze. Natomiast ja już teraz troszkę mądrzejsza o doświadczenie, zamierzam niestety stosować dwa razy do roku opryski chemiczne prewencyjnie i to będzie wiosną przed sezonem letnim i jesienią przed sezonem zimowym. I ostatnią z większych roślin w tym zestawieniu jest moja Monstera deliciosa. Nie zrozumcie mnie źle, to jest ładna roślina, ale ja się nie spodziewałam, że ja powiem, że jest moją ulubioną albo że ją bardzo lubię. Ale dlaczego? Dlatego, że zawsze dawałam jej za mało światła. Na początku stała tutaj, ale pod innymi roślinami, tego światła docierało do niej bardzo mało, ale jednak rosła. Wypuściła mi wtedy tego liścia, najbardziej powiśnego, jaką aktualnie mam. Ja mam w tej doniczce 4 rośliny. Wypuściła mi tylko tego liścia. Jakieś pojedyncze, całe zamknięte, trochę pozmieniane z dwóch innych pędów. I jeden pęd w ogóle nie ruszył. Przeniosłam ją później do sypialni, gdzie stała 3 metry od wschodniego okna. I to był już w ogóle dramat. Ona jakby zaszła w ciążę, bo jej się pogrubienie zrobiło na łodydze, ale się nie ruszyła. I tak końcem zeszłego roku, początkiem tego roku, kupiłam homalauenę, którą widzieliście na unboxingu tegorocznym. Link do tego filmiku również Wam dam w komentarzach. I homalomena, jako że ma troszkę większą wytrzymałość na cień, poszła sobie do sypialni na jej miejsce, a ona stanęła w kuchni. W kuchni jakiś metr od południowego okna. I ona oszalała. Wszystkie pędy wypuściły już po jednym liściu. To jest jeden, to jest drugi z tych małych. To jest z drugiego największego pędu, proszę bardzo, dosyć spory. I dlaczego jest moją ulubioną? Bo pojawił się ten liść. Ten był przed nim, ten się pojawił. Ja Wam już tutaj pokazuję, jaka jest różnica wielkości. Widzicie to? Jakby ja wiem, Wy teraz możecie powiedzieć, Magda, ale z czym Ty się cieszysz? On jest mniej powycinany. Jest mniej powycinany, bo stał w sypialni, gdzie światło docierało mało. I w tym czasie tworzył się w pochewce. W tym czasie już tworzyły się też wycięcia. Więc on wtedy zaprogramował się na to, że jest mało światła, nie potrzebuje tych wycięć. Natomiast wielkość, do jakiej dorosła, jest już spowodowana tym, jakie oświetlenie było, kiedy on wyszedł z pochewki. Bo on się powiększał już po wyjściu. I jest, no jest przepiękny. Ja coś czuję, że jak on tam będzie stał w tym roku, ona, przy tym oknie południowym, które, nie zrozummy się źle, jest od góry lekko zasłonięte balkonem z piętra wyżej, więc to nie jest takie smażące bezpośrednie słońce. Ona też jest od tego okna odsunięta. Więc to też nie jest tak, że ja wstawiłam ją w palące okno balkonowe, palące okno południowe. Ja się spodziewam, że w takiej sytuacji ona niedługo mi zawładnie całą tą kuchnią. Ja nie będę miała dla niej miejsca. I wtedy się zaczną schodki. Na razie jestem z niej bardzo dumna, czego się nigdy nie spodziewałam. No ten nowy liść, proszę Państwa, no. To jest w ogóle jeden z największych liści, jakie jakiekolwiek ja mam w roślinie. Sercowatych, bo alokacja zebrina to ma liście, które mają ponad 60 cm, więc o niej nie mówimy. Mówię o sercowatych liściach. Ja się zakochałam w monsterach teraz. Ja już wiem, dlaczego ludzie je tak lubią. Dokładniejszy film dotyczący samej Monstery Deliciosy, stricte jej dużej i małej formy, pojawi się na moim kanale już w marcu. Roślina numer 4 chyba nikogo nie zdziwi. Jest to mój Philodendron Gloriosum. Ostatnio jak Wam go pokazywałam, to miał 3 liście malutkie tutaj. Ten wychodził, ten jest duży. Natomiast on oprócz tego ma już kolejnego. Jest lekko niestety uszkodzony w tym miejscu, bo grzebałam w rurce, jak się rozwijał, nie wiem po co. Spójrzcie na niego. Jakby... Wy go widzicie. Czy widzicie, jaki on jest piękny? Jest naprawdę piękną odmianą, pięknym egzemplarzem. I ja go chyba będę pokazywać, jeżeli będziecie chcieli tak więcej takich ulubieńców miesiąca, to on chyba będzie w każdym miesiącu pokazywać. Niestety, bo on co miesiąc, czasami nawet częściej, wypuszcza nowego liścia, więc co miesiąc to się nowym zachwycać.
Teraz może trochę zwolnić, dlatego że jest pocięty i musi sobie wyhodować taki całkiem bardzo duży system korzeniowy u tych dwóch, bo miał. Bo on się ukorzenia, bo jako że jest pełzaczem, to ukorzenia się na bieżąco, natomiast musi go wytworzyć trochę większego, żeby ruszyć. Aczkolwiek, o dziwo, tutaj zalążek nowego liścia wciąż rośnie. Na pożegnanie pokażę Wam jeszcze raz. Spójrzcie, z takim liściem przyszedł, takie ma. To był pierwszy liść u mnie. I nie zwróćcie mi się, on jest piękny. Ale to nie jest to. Czy nawet to. Jego trzeba kochać, no. Po prostu. Zostając przy filodendronach, mam dla Was jeszcze jednego gagatka. Poznajcie, czy już go znacie, mój filodendron Hederaceum, popularnie nazywany filodendron scandens, filodendron pnący, czy też filodendron serduszkowy. Jak ja Wam go ostatnio pokazywałam, on był malutki. On ogólnie był malutki przed zimą. On stoi przy wschodnim oknie, owszem, ale to wciąż była zima i wciąż były bardzo duże mrozy. I ja mam wrażenie, że te mrozy to mu jeszcze tylko poprawiły humor. On się sam rozgałęził. Leci na dwa stożki wzrostu. Tu macie jeden, tu macie drugi. Jeden liść, ten liść jeszcze jest taki brązowawy, bo jeszcze do końca nie jest taki, jaki powinien. Ten się dopiero rozwija, a tutaj już niedługo będzie się rozwijał kolejny. Jakby ja kiedyś byłam zakochana w Mikansie, ale jak dla mnie Mikans nie ma podejścia do klasycznego Hederaceum. Polecam bardzo. Jest przepiękny. Bardzo łatwo się ukorzenia, bardzo łatwo rośnie. Pozostając przy zwisach, jedyna peperomia w dzisiejszym zestawieniu, peperomia rotundifolia. Proszę, zobaczcie. Pięknie ustawione listki. Ona rośnie zaraz obok tego filodendrona, którego przed sekundą Wam pokazywałam. Ustawia się bardzo ładnie blaszką liściową, tak prościutko do słońca. Sama się zagęszcza. Ja ją kupiłam w doniczce czwórce. To była malutka sezoneczka, która miała dosłownie trzy gałązki. Od góry spójrzcie, wychodzą kolejne. Ja jej nie cięłam ani razu. Ona po prostu rośnie taką kaskadą włosów. Jak ja Wam ją ostatnio pokazywałam, ona też była sporo krótsza, sporo rzadsza. Co ciekawego, zobaczcie, tutaj u góry są takie puste miejsca, bo ona na początku, ja miałam z nią mały problem i z ustawieniem jej. Natomiast kiedy weszła w dobre miejsce, ja ją zaczęłam odpowiednio podlewać, zmieniła mi też trochę mieszankę z takiej typowo sukulentowej, taką typowo sukulentową, czyli ziemię z piaskiem, dodałam czegoś, co będzie trochę trzymać wody, czyli dodałam odrobinę kory i dodałam też perlitu. I ona dużo lepiej się w takiej mieszance czuje. Ona też bardzo szybko rośnie, więc pilnowałabym tego nawożenia, bo ta panienka rośnie bezdoświetlana w zimie. Wystarczy, że stoi przy oknie. Naprawdę. Jej zima nie straszna. Jak stoi przy oknie, nawet jak jest 5 godzin światła dziennie, bo jest chmurny dzień, ona cały czas puszcza nowe liście. Kwitnie. Często. Teraz nie widzę żadnego kwiata. Ale nie jest to spektakularne kwitnienie. Zresztą jak ktoś ma peperomię, to wie, jak peperomię kwitną. Więc peperomię rotundifolię jak najbardziej Wam polecam. Robi przepiękne kaskady. I nie gubiliście jakoś bardzo często. Zdarzało się to, dopóki nie zmieniłam mieszanki. Jak zmieniłam jej mieszankę na taką, która trochę dłużej trzyma wilgoć, to rzeczywiście te liście przestała gubić, przestały jej odpadać. Przejdziemy teraz do roślin, którym mam trzy przedstawicieli, czyli hoja. Kto by się spodziewał? Hoja parviflora splash. Dosyć rzadko nie mówię, ale wypuściła te dwa liście jakoś w zeszłym miesiącu. Natomiast w tym miesiącu one się powiększają nadal i mają naprawdę bardzo ładny pokrój. Są bardzo duże, bardzo mięsiste. Jeszcze są miękkie, więc wciąż się powiększają. Mi się ta hoja bardzo podoba. Nadal się zastanawiam, czy będę ją, pozwolę jej się piąć. Ale wydaje mi się, że taka budowa liści raczej będzie się ładniej prezentować podpięta, pnąca się na czymś. Więc myślę, że o tym pomyślę, ale dopiero jak ją utnę i ukorzenię i będę miała co najmniej dwie. Najmniej dwa pędy w jednej doniczce. Jest przepiękna, jest dosyć niedoceniana, rzadko ją widzę u ludzi, mimo że jest, tak jak mówiłam, atrakcyjna. Drugą hoją jest oczywiście moja hoja Eskimo. Moja Eskimo, która zakwitła, nie chce jej ruszać, żeby nie pogubiła kwiatów, więc zobaczcie tej przebitki. Piękny zapach, odrobinę delikatny,
nie jest zbyt intensywny. Musiałam się zbliżyć do regału, żeby ją wyczuć. Podobno lakunozy pachną wanilią. Mi się to bardziej kojarzyło z takimi liliami, zapachem lilii, tylko bardzo delikatnym zapachem lilii. A kiedy zakwitła? Zakwitła w zeszłą sobotę, czyli w noc tak właściwie, jak oglądałam filmy, coś mnie tknęło i spojrzałam i ją zobaczyłam. Z 20 na 21 lutego, więc już będzie 5 dni. Tak, dokładnie. Powoli zaczyna gubić kwiatki, pewnie przez to, że ją ruszałam do zdjęć, ale nie chcę, żeby zgubiła wszystkie, więc jej nie przyniosłam. I trzecią hoją, która jest ulubieńcem lutego, to też nie kto inny jak moja hoja Matilde Splash. Moja Matilde Splash, która wypuściła u mnie 4 liście, teraz wypuszczę 4 kolejne. Na dwóch się powoli już pokazuje Splash. Jeden ma znowu takiego ala half moonika, natomiast drugi ma tego splashu dosyć mało. Natomiast z tego, z moich obserwacji wynika, że nie dość, że splash pojawia się na liściach później niż sam liść, jak już liść jest trochę większy, to jeszcze czasami pojawia się etapami. Jakby część splashu, ta taka wyraźniejsza, pojawia się najpierw, a później może pojawić się reszta. Nie liczę na to, że tak, znaczy, liczę na to, że tak będzie tutaj i że tego splashu pojawi się jeszcze naprawdę sporo, bo trochę mnie niepokoi to, że pojawiła się tylko taka kreska. Zaczekam, aż sobie dorośnie. Powinna być piękna. No i z drugiego pędu też idą, ale jeszcze listki są na tyle młode, że żadnego splasha nie widać. Rośnie bardzo szybko, dużo szybciej niż klasyczna Matilda u mnie. Stały nam 3 rośliny. Kandydat numer 1 to też nie kto inny jak mój syngonium Emerald Gem. Emerald Gem w sumie. Chyba. O ile to jest łacińska nazwa, a jak nie, to gem. Syngonium podopylum variegata, tak właściwie. Z łaciny. Polećmy. Proszę bardzo. To są 3 sadzonki. Początkowo jak kupiłam, to już historię pewnie znacie, ale było 4 liście, tam pocięłam, bo były niewybarwione i tak się rozrosło, że już są wybarwione. Tak. Tutaj mamy, idzie liść z tej ostatniej sadzonki. Ja ogólnie ostatnio ją wyciągałam z ziemi, bo musiałam dosadzić tego, bo już puścił w miarę korzenie. I jak zobaczyłam korzenie tego, które były 3 takiej długości korzenie, a teraz były opleciona cała doniczka, to szczerze powiem Wam, że w porównaniu do mojej pandy, zakupiona została w lechuzie, później ją w tej samej lechuzie przesadziłam do trochę innego pojemnika, ona już wtedy miała dosyć duże korzenie i ostatnio zdecydowałam się przesadzić syngonium z tej lechuzy do ziemi. Ja wiem, że się raczej tego nie robi, natomiast z tego, co mi wiadomo, co słyszałam od kilku osób, syngonia lepiej się czują w ziemi niż w hydroponice, więc spróbowałam. Będę ją obserwować na bieżąco, natomiast jej korzenie wydawało mi się, że są świetne i że jest ładny przyrost. Natomiast jak zobaczyłam przyrost tego syngonium w ziemi, nie umywa się w ogóle panda i przyrost jej korzeni do przyrostu, jaki miałam tutaj. Więc uważam, że to może być znak na to, że rzeczywiście w tej ziemi jest im lepiej. Natomiast będę obserwować bacznie pandę, co się z nim dzieje. Tak jak mówiłam, tutaj wychodzi liść, ta jest świeżo przesadzona, jest sadzonką szczytową. Jak się ładnie zakorzeni w tej doniczce, myślę, że zajmie jej to około miesiąca, tyle mniej więcej zajęło to tej, to też zacznie lecieć z grubej rury. Piękna roślina. Czyż nie? I 2 ostatnie rośliny to będą 2 begonie. Pierwsze z nich to begonia Tamaya. Begonia Tamaya, którą ja kupiłam o wiele, wiele mniejszą, miała tylko 2 pędy sercące na sztorc. Jeden był takiej długości, drugi był króciutki. Jakoś końcem jesieni, początkiem zimy, końcem zeszłego roku. Teraz jak do mnie przyszła, mi się ten jeden stojący wysoki pęd nie spodobał, więc została przeze mnie pocięta, zagęszczona, dosadzona, rozrosła się już do tego stopnia, że znowu została pocięta i się ukorzeniało, znalazło już nowy dom tamte sadzonki. Jedna malutka mi została, którą może za niedługo tutaj dosadzę, natomiast już wzrost jest olbrzymi i ona jest piękna. Bardzo mi się podoba to, że poszła na boki, natomiast na pewno będę ją znowu pocinać, czyli znowu pójdzie na boki i na pewno ona już za długo na tamtym regale sobie nie postoi, bo ona była doświetlana całą zimę. Wzrost ma piękny, rośnie pięknie, na bieżąco była mniej więcej co miesiąc nawożona i kwitła. Kwitła jakoś grudzień. Chwilę po przyniesieniu do mnie zaczęła wypuszczać kwiaty i skończyła jakoś końcem stycznia. Ślicznotka numer 1 z begonii. Chyba nikogo to nie dziwi, ja ją wciąż polecam dla osób początkujących w begoniach. Piękna jest. I drugą begonią, co mnie dziwi, że się tutaj pojawiła, jest begonia, która jest doświetlana, ale tak właściwie to ona stoi po prostu obok LEDów, które są doświetlają głównie moje alokazje. Więc doświetlana jest tak średnio, stoi na wschodnim oknie i ona, małpa wredna, znaczy wredna, piękna małpa, jakieś 2 tygodnie temu, to jest begonia masoniana, jakieś 2 tygodnie temu zaczęła wypuszczać masę młodych odrostów. Tutaj widzicie,
tutaj widzicie, i ona pędzi z tymi odrostami. I ja się bardzo cieszę, bo te wszystkie liście, które takie są na połowę takie ło, jak widzicie, to są liście, z którymi ona do mnie przyszła i one są trochę zdruzgotane, że tak powiem, tą podróżą. Natomiast te liście tutaj są już wyprodukowane u mnie, one wyglądają zupełnie inaczej. Więc ja liczę, że ona się tak będzie ładnie, ładnie rozrastać i wtedy mi nie będzie żal, że tamte liście są takie brzydkie. Tu widzę raz, dwa, trzy, cztery, wychodzą 5, 6, 7, 8, 9 liści. 9 liści idzie. Nie no, ja ją macie też bardzo polecam. Jasno, przepuszczalne podłoże, nie przesuszyć, bo ma bardzo delikatne korzenie. Wszystko. Będzie dobrze. A, i nie moczyć liści. Tego nie, znaczy, miałam takie pytanie raz w komentarzu, dlaczego nie można, dlaczego mówimy, żeby nie zraszać, skoro na wolności te rośliny to przecież żyją właśnie głównie na wolności i pada wtedy na nie deszcz. No tak, no ale trzeba pamiętać, że tam jest też trochę inna wentylacja, inna temperatura. Ta woda też dużo szybciej paruje z liściem. W naszym mieszkaniu bardzo ciężko jest doprowadzić do momentu, w którym ta woda będzie parowała na tyle szybko, nie będzie żadnych uszkodzeń na liściach. Chyba, że robimy to sporadycznie. Natomiast jeżeli chcemy ją zraszać regularnie, to może być ciężko. Dobrze, moi kochani. Myślę, że to by było na dzisiaj na tyle. Jest nas tutaj prawie 800, jak to nagrywam. Bardzo się cieszę. Bardzo dziękuję, że tak licznie do mnie przychodzicie. Tak jak mówiłam, w środę pojawi się film z cyklu Naukowa Środa, w piątek również się pojawi film. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z obu filmów, które będą w przyszłym tygodniu. Natomiast wy tutaj mi tak, YouTube mi tak tutaj wyszczelił do góry, a Instagram mój jest tyle. Dlatego, znaczy mój Instagram mam prawie 900, ale wciąż bardzo szybko go doganiacie. Instagram mam dużo dłużej niż YouTube'a. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi update'ów, ja tam na bieżąco dodaję zdjęcia i filmy dotyczące wzrostu moich roślin. Bardzo często robię update'y mojego regału. Bardzo często są też na filmach papugi. Może tym Was przykupię? Nie, tak naprawdę. Jeżeli chcecie mnie widzieć częściej, tak bardziej troszkę na luzie, z bardziej luźnymi tematami, to zapraszam bardzo serdecznie na mojego Instagrama. Nazwa na pewno się gdzieś tutaj Wam wyświetli, bo ją wstawię. Dziękuję bardzo za dzisiejszy film. Do zobaczenia w środę o 15 i w piątek o 17. Miejcie piękny weekend, piękny tydzień. Pogoda dopisuje, więc na co czekać. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.